Rozbudowa nowego skrzydła w Lęborskim Ratuszu idzie w ekspresowym tempie. Każdego dnia obiekty zmieniają się wizualnie. Powstają w miejscach dawnych garaży i w kompleksowo odremontowanym ceglanym budynku, w którym dawniej swoją siedzibę miała Straż Miejska w Lęborku. Tamten stary budynek zostanie przebudowany wewnątrz i odświeżony tak jakby na zewnątrz. Powstanie też pomiędzy starym budynkiem Straży Miejskiej a skrzydłem D, czyli tym starym niewielkim budynkiem tutaj na zapleczu ratusza, powstanie nowy budynek biurowy. Wygląd budynków będzie dopasowany do całego otoczenia. Czyli to będzie cegła klinkierowa czerwona, będzie ozdobna fasada, to ma wszystko tworzyć taką ładną całość, łącznie ze starym, zabytkowym budynkiem ratusza. Będą się tam znajdować pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym. W planach jest przeniesienie do tych nowych pomieszczeń między innymi Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, który aktualnie mieści się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Samorządowcy z Lęborka chcą w ten sposób ułatwić życie petentom, by wszystkie istotne dla nich instytucje znajdowały się w jednym miejscu. Prace będą trwały jeszcze kilka miesięcy. Prace mają się zakończyć do końca tego roku. Potem jeszcze będą trwały takie procedury typu uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie i myślę, że do użytkowania będzie można przystąpić tak w pierwszym kwartale 2013 roku. Tutaj wykonawcą jest firma Temix z Siemianic. Nowe skrzydło Urzędu Miejskiego w Lęborku będzie trzykondygnacyjnym budynkiem bez piwnic o powierzchni użytkowej około 200 m kwadratowych. Na zewnątrz przewidziano natomiast monitoring składający się z trzech kamer.